Cześć wszystkim. Mamy dzisiaj 13 lutego. Właśnie jadę do Czech zawieźć dokumenty. Wczoraj w nocy podawaliśmy tira Gryki. W międzyczasie w tygodniu byliśmy ciągnikiem z tą dużą przyczepą naładować Mausery pod ASL, także one są już na miejscu. No nie miałem jak tam za bardzo nagrać, mam parę migawek, może coś z tego skleję i wrzucę, jak tam przejazd wyglądał tym ciągnikiem. Jak widzicie, no warunki mamy jakie mamy, tu są takie zaspy półmetrowe, jeszcze śnieg, także już temperatura w ciągu dnia jest powyżej zera, także już idzie ku wiośnie. Natomiast tu, zanim ten śnieg się stopi, to jeszcze wy już będzie długo po pierwszych zasiewach, rozsiewach nawozów, a my też musimy troszeczkę poczekać. Byłem w tygodniu też, w piątek dokładnie, pod Kaliszem samochodem. Kupiliśmy maszt od widlaka do ciągnika. Teraz jest w fazie przeróbek, bo chcemy go przerobić na przedni tłus. On pasuje na tylny tłus, przerobimy go na przedni. No i będzie sobie jako powiedzmy alternatywa dla tura, którego nie mamy w naszym gospodarstwie, gdzieś tam zawsze coś podniesie. Masz dość fajny, 4,7 metra wysokości podnoszenia i 2,5 tony udźwigu na własnych kołach podporowych, także tam przednia oś ciągnika nie będzie za bardzo obciążona. No, w sobotę ma być już przystosowany do przedniego tuza. Jak podepnę pod ciągnik gdzieś tam przy pierwszym jakimś rozsiewaniu nawozów, to Wam go zaprezentuję. Dzisiaj chciałem skorzystać z okazji, że jedziemy samochodem i ciągnikiem, możemy sobie chwilę porozmawiać. Wpadło w komentarzu pod moim filmem pytanie o czterocylindrowy silnik, czy jak się dba, to on będzie dłużej pracował, czy będzie krócej pracował od tego sześciocylindrowego. Czy te czterocylindrowe są lepsze, czy sześciocylindrowe są lepsze. Tak naprawdę jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma i nigdy nie będzie. Wszystko zależy nie tylko od gospodarstwa, jego wielkości, ale już ślisko trochę nas nosi, ale też od tego, jaką technologię uprawy prowadzimy, z jakimi maszynami ten ciągnik by pracował, jakie są warunki w gospodarstwie, jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu, ale także o kształt tych pól, czy te pola są wystarczająco duże, czy to będą małe, klinowate, czy ten ciągnik będzie wykorzystywany tylko do ciężkich prac, czy tylko do lekkich, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, przekroczyliśmy granicę czeską, już mam informację. Powiem tak, jaka jest moja opinia, no ja za bardzo nie mogę się wypowiadać o innych markach, czy też jakby Wam gwarantować, że będzie tak, jak mówię. Natomiast powiem Wam moją opinię, Wy możecie sobie to zweryfikować. Według mnie przy obecnym rozwoju silników, gdzie te ciągniki sześciocylindrowe zaczynają się no, przynajmniej o tam 140 koni, 140-150 koni mechanicznych, to tak naprawdę z ekonomicznego punktu widzenia, żeby takim ciągnikiem pracować w gospodarstwie, to trzeba już mieć tam pod 100 hektarów nawet, bo słuchajcie, jest rok 2019, rolnik już nie jest, mówiąc brzydko, brudasem, który ma tylko tyrać starym ciągnikiem, być cały umurusany. Trzeba żyć godnie, pracować godnie w odpowiednich warunkach. I te ciągniki co jakiś tam czas, powiedzmy 10-15 lat, trzeba wymieniać. Prowy, z których obecnie korzystam, one wiecznie ich nie będzie. Więc zakup takiego ciągnika 150-konnego, no to jest wydatek rzędu 400 tysięcy netto. No to sobie trzeba to sobie wkalkulować. Ja bym sobie życzył, żeby takie, czy moje gospodarstwo było stać na co 10-15 lat na taki ciągnik. Ale rzeczywistość może być inna, tak? Bez tego wsparcia
więc w moich warunkach, przy tych moich 70 hektarach, ja nawet nie myślę o 6-cylindrowym ciągniku. Zwłaszcza, że tam jego też koszty eksploatacji będą większe, tak? Większy ciągnik, czy tam ewentualne jakieś naprawy też mogą być droższe przy tych ciągnikach 6-cylindrowych. No, to dla przykładu, nie wiem, wtryski, tak? Będzie tych wtrysków więcej przecież do wymiany niż w 4-cylindrowym. One nigdy, w normalnym warunku użytkowania ich nigdy nie powinno się wymieniać, tak? Co do zalet jednych i drugich, no... 4-cylindrowe, no przede wszystkim przy dzisiejszej technologii one już prezentują bardzo zbliżony przebieg krzywej mocy do tych 6-cylindrowych, zwłaszcza do tych 6-cylindrowych sprzed 10 lat, tak? Tam już naprawdę nie ma wielkiej różnicy. Tak jak wam w poprzednim filmie mówiłem, mój 630R 4-cylindrowy ma bardzo zbliżone parametry, jest bardzo porównywalny do 6830 Premium, gdzie on jest 6-cylindrowym silnikiem turbo. Jedyną różnicą, jaką tam można taką wyraźną zauważyć, to ja osiągam maksymalny moment obrotowy, znaczy mój ciągnik osiąga maksymalny moment obrotowy przy 1600 obrotach na minutę. Tamten 6830 osiąga przy 1500, tak? Ten moment obrotowy jego jest osiągany szybciej. Ogólnie zakres maksymalnego momentu obrotowego jest taki sam, on wynosi tam 500 czy 550 obrotów, tak? To są bardzo zbliżone parametry, moc, moment obrotowy jest praktycznie taka sama. Co do masy ciągnika, wiadomo, 4-cylindrowe ciągniki będą lżejsze od tych 6-cylindrowych, do tego dochodzi efekt dźwigni, te 6-cylindrowe ciągniki będą dłuższe, ta masa będzie inaczej rozłożona, więc możemy podpiąć cięższe maszyny. No ale tak jak mówiłem, świat idzie do przodu, mój 4-cylindrowy silnik waży 7 ton. Jasne, jest krótszy, no ale to też ma swoje zaty. Jest krótszy, jest bardziej zwrotny. W moim gospodarstwie to jest bardzo ważne, gdzie ja mam stodołę przy takiej starej zabudowie, jeszcze przedwojennej. Tam jest wszystko praktycznie zabudowane, wąskie przejazdy, wąskie bramy. Tam naprawdę z dużym sprzętem wjechać, to trzeba się dobrze nakręcić kierownicą. Więc tak jak mówiłem, wszystko zależy od tego, jakie jest gospodarstwo, do czego będzie wykorzystywany ciągnik. Przy dużym areale, wiadomo, już wchodzą tylko 6-cylindrowe ciągniki. I zazwyczaj one będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do tych ciężkich prac. Ja mam taki, a nie inny ciągnik. On ma też tą zaletę, że on będzie mógł pracować w tych lżejszych pracach i też mniej spali o tej 6-cylindrówki. Najbardziej sporną chyba rzeczą, jeżeli chodzi o 4-6 cylindrów, będzie raz ich żywotność, a dwa, że jedno to są wykresy na krzywej mocy, a dwa to będzie zachowanie tego ciągnika w polu, tak? Teoretycznie ten 6-cylindrowy silnik ma inną bezwładność, on powinien lepiej pokonywać jakieś chwilowe wzrosty oporów i ta siła ciągu powinna być tego ciągnika wyższa. I tak naprawdę prawdopodobnie ci, którzy tak twierdzą, nieprawdopodobnie, oni mają rację, tak, 6-cylindrowy. Mając takie same parametry silnika do wyboru i nie zastanawiając się, czy mam jakieś dojazdy ciężkie, mam małe pola, czy ciągnik musi mieć odpowiednie wymiary, czyli musi być mniejszy akurat, to prawdopodobnie wybrałbym 6-cylindrowy, wolałbym dopłacić te pieniądze, wybrałbym 6-cylindrowy, bo prawdopodobnie on by lepiej się zachowywał, mimo że ma te same parametry, chociaż tak jak mówiłem, moja 4-cylindrówka naprawdę się spisuje rewelacyjnie, czy góra, czy dół, ona idzie, ale pewnie 6-cylindrówka może by zrobiła to jeszcze lepiej, tak? Co do żywotności, kurczę,
Ciężko powiedzieć. Musiałbym przepracować chyba 10 tysięcy godzin tym ciągnikiem, żeby Wam powiedzieć na moim przykładzie, czy te silniki są tak żywotne, jak te sześciocylindrowe, czy się nie ma co bać. Prawda jest taka, żeby osiągnąć porównywalną moc w czterocylindrowym ciągniku, no to wiadomo, musimy mieć odpowiednią pojemność. Jak już bierzemy ten czterocylindrowy, to się staramy, żeby to nie było czy 4 litra, tylko 4,5, czy tak jak ma nawet Kubota, coś koło 6 litrów. To są już duże pojemności, ale są 4 cylindry, no to też to jest kompensowane jakimiś tam ciśnieniami w komorze spalania, tak? Jakieś tam turbiny są dwie załączone, tak jak w moim przypadku, jakaś większa dawka paliwa, dzięki czemu się osiąga tą moc. I ja uważam, że jeżeli tak powinno być, a to tylko Wam powie konstruktor, ludzie, którzy konstruują te silniki, oni wiedzą przecież, czy jakie tam panują warunki w tym silniku, i ten ściany tłoka, te całe bloki powinny być przystosowane do takich, a nie innych obciążeń, jakie ten silnik jest w stanie wygenerować, i ten silnik powinien być tak samo żywotny jak każdy inny, czy 4, czy 6 cylindrów. To jest tylko, że to jest czysto teoretycznie, bo ludzie piszecie tam w komentarzach, a ten silnik jest wyżyłowany, ten silnik jest taki, owaki. No, co to znaczy wyżyłowany? To jest maszyna, to nie jest koń pociągowy, że go męczy i on może się rozchorować. To jest maszyna, ona jest po to zaprojektowana, jej parametry, czy tam jakieś inne stopy, czy grubość ścian, to się wszystko projektuje, i ciągnik dobrze zaprojektowany i wyposażony powinien sobie tak samo radzić jak ta sześciocylindrówka. Zwłaszcza, że tak naprawdę mi się wydaje, że silnik czy czterocylindrowy, czy sześciocylindrowy, to będzie ostatnia rzecz, która siądzie w ciągniku. Najpierw się posypią jakieś pojedyncze elementy, typu jakieś, nie wiem, turbina może pierwsza siąść, może czyli jakby osprzęt silnika, nie sam silnik. Może paść jakieś pompy, hydrauliki. To będą pierwsze rzeczy, które będą wskazywać, że ciągnik już powoli nam siada. Ale myślę, że to będzie przy takich przebiegach, że te 10-15 lat można spokojnie przepracować. Zwłaszcza, że trzeba dbać, bo nawet możemy mieć najlepszy silnik na świecie, a i tak możemy go bardzo szybko zajechać. Producenci teraz się prześcigają, czy 250 godzin, czy 500 godzin, czy 750 godzin stosować jako czas, okresowy czas przeglądów. Ja na to nie patrzę, co tam producent każe, bo to są wszystko brednie. Co 250 godzin, a jeżeli tyle nie przepracuję w roku, to przynajmniej raz w roku olej. Olej nie musi być oryginalny, olej musi być dobrych parametrów. Jak nie kupuję oleju John Deere'owskiego, no to kupuję olej Shella, tak? Bo John Deere bierze od Shella te oleje i tylko tam nakraja swoją naklejkę i trochę do tego dopłacamy. To on się niczym nie różni od tego Shellowskiego. Filtry, jasne, można oryginalne. Jeżeli nie oryginalne, też nie musicie oryginalnych. Ja nie jestem przedstawicielem John Deere'a czy jakiejś innej marki, żeby Wam mówić, że mają być oryginalne. Mają być dobre. Czyli jeżeli bierzemy zamiennik, to ma być ten zamiennik z górnej półki, niekoniecznie oryginalny, tak? I wtedy ten ciągnik naprawdę za takie traktowanie się odwdzięczy długą pracą. No i też sama praca w polu powinna się z jakimś wyczuciem odbywać. No, ja najcięższe prace w tym swoim 630R wykonuję przy 1600 obrotach i ten ciągnik naprawdę bardzo dobrze ciągnie, a uważam, że go jakoś tak za bardzo go tam nie katuje. I to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o silniki, tak? Każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie ma warunki w gospodarstwie, jakie maszyny będą pracowały, jeżeli ktoś ma technologię uprawy bezorkowej. Jasne, no to już musi być sześciocylindrowy silnik, ciężki ciągnik, żeby tam ciągnął te 3-metrowy, nie wiem, tak jak kula ciąga tego kultusa, no to musi być już bydle, tak? Żeby tam wjechać na 25 cm i zrobić.
to zapomnijmy o czterocylindrowych ciągnikach, ale też jak macie 40 hektarów, czy nawet jak ja 70 czy 80, ja bym wolał czterocylindrową, dobry silnik, bo to trzeba też, silnik silnikowi, marka marce nierówna, tak? Może być tak, że czterocylindrowy silnik u jednej marki będzie dużo lepszy niż sześciocylindrowy u drugiej, to też musicie mieć na to, jakby musicie na to uważać. I tyle, no. To tyle chyba w tym temacie. Ja już dojechałem na miejsce do młyna, którego sprzedałem Grykę i zaraz tam podjeżdżam do kierowcy, będziemy rozładowywać i załatwię wszystkie dokumenty. Dobra, no to w takim razie do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że już może jakaś będzie praca polowa i będziemy mogli coś popracować w polu. Na razie, cześć.